Hej, tutaj Ewelina, dzisiaj zagramy sobie takim deckiem na arenie, więc może być ciekawie, ponieważ jest beczka na 5 levelu. Więc może być niezły wpierdziel, ale wiecie, początek sezonu liczy się dobra zabawa. Lecimy, 13 level, Darek na początku z Princeską i Goblin Gangiem. No, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Dobra, zaspamuję go od razu, zobaczymy czy ma loga, czy ma zapad, czy co on tam ma w rękawie. O! Ósmy level Baby Dragona. Princesko, ale ty się nie skupiaj tak. I po princesce. Dobra. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem z... Nie. Powiem wam, że nie lubię takich goblinów i tak dalej. Dobra, leci Goblin Gang na 5 levelu. Więc może być. Nie, tylko nie Barby. Jezu, ten gość ma taki strasznie denerwujący dek. Ponieważ jest drobnica. A, jest jeszcze Fireball. Nie. I mamy już po wieży. Interesujące. On teraz wypuści tutaj loga z lewej strony na naszą princeskę. Tak właśnie, chyba zrobię taki spam dwa razy Prince i zobaczę, co z tego wyniknie. Poczekam na eliksir i lecę już z podwójnymi Princami. No i właśnie to jest to, ten Baby Dragon, jak on mnie denerwuje. Dobra, Ice Wizardy może sobie to przyblokuję trochę. Jeśli one tornadem, to... No, powiem wam, że nie wyszło to jakoś super rewelacyjnie, ale mamy po jednej wieży. On pewnie będzie nas chciał zrobić na trójkę, bo widzi, że no, przeciwnik nie jest jakiś taki za mocny. Dobra. Batsy. Nie lubię batsów. Zobaczcie, jak one pożerają naszego princa, ale my tutaj zaspamujemy. Aj, dobra, zużył loga. Ale co z tego, jak... Fuck. Nie, to będzie przegrana. I to taka wielka przegrana. Nie, bo najgorzej to jednak... Jezu, chciałam wypuścić Ice Wizarda, ale ten telefon jest taki cudowny, że nie mogłam kliknąć. Jeszcze wybrałam inną kartę. Teraz wypuszczę od lewej Princa. Tam Goblin Barrel. Aj, nie. Te barby, one są strasznie. Strasznie denerwujące. Ale wiem, że my to przegramy. Boże, Ewelina, co ty robisz w ogóle? Nie, no nie mogę nic kliknąć na tym telefonie. I mamy już GG, tak? Tak, bo nas dobił Fireballem. No, pierwsza przegrana. Będziemy grać, bo ogólnie mam 5 deków i będziemy sobie grać 2 mecze. Żeby wiecie, żeby te odcinki nie były jakieś 10-minutowe, 9, tylko wiecie, 6 minut nam wystarczy na te nasze porażki. Znowu 13 level. I znowu Hog. Kto lubi Hoga? Ja zostawię łapkę w górę, a kto go nienawidzi, pisze komentarz. Lecimy z podwójnymi braćmi. Jest Ice. Dobra, wypuścił loga, to mogę wypuścić na spokojnie Goblin Gang. Albo i nie na spokojnie. Princeskę też mogę wypuścić, chyba że ma strzałki. Pięknie nam to wyszło. Mamy już jedną wieżę po naszej stronie. Kurde, Exe na 8. Ogólnie ten gość ma dowalone epiki. Bo ma na max levelu, plus Hog na max levelu, więc... No, może być ciekawie, ale... Teraz muszę się tutaj ładnie obronić. Jezu, ale mi ten lock skręcił zajebiście. Dobra, piękna obrona. W tym momencie mogę powiedzieć, że kocham Ice Wizarda. Polecimy na prawą stronę. On wyrzucił loga, to mogę coś princeską podziałać. Ale na razie nie mam eliksiru. Ale za chwilę stracimy lewą wieżę.
I co? I przegramy? Czy wygramy? No zobaczymy. Dobra, lecę z princem i goblin Barel. Wypuszczę princeskę, żeby jakoś ubić. Gwarcy. Dobra, gwarcy. I już leci Ice Wizard. Leci Goblin Gang do obrony. A on ma Fireballa. Właśnie, bo ja nie mam takiego, wiecie, porządnego spala, więc gdyby nam zabrakło czasu, to musimy dobijać logiem albo po prostu tą baralką na 5 levelu. Co jest bardzo, bardzo, ale to bardzo słabe. Dobra, lecę. A, bo te gwarcy. Aj! Dobra, nie będę się bronić może przed przed tym hogiem, bo to po prostu nie ma sensu już. Ale mam nadzieję, że my to po prostu wygramy. I tak najgorsze są te gwarcy. A nie, exe. A on Marta to ma tornado, ma. Fuck. Kiepsko to widzę, ale jak na razie ładnie się bronimy. Dobra, Ice. Wypuść loga, gościu. To będzie spoko. Widzicie, jak ten Ice ładnie obił? On nawet... Ale znowu Exe. Czy ja kiedyś użyję tego tornada, czy raczej nie? Dobra. Jezu, chciałam wypuścić Prince'a! A nie, kurde. Dobra, 50... 50 sekund na to, żeby się fantastycznie obronić. Aj, aj, aj. Powiem wam, że ciężko z tym Exe jest. Czyli będzie remis. No będzie remis, bo nie wygramy tego niestety. Chyba, że nas wykończy z palami, ale... Tornado sobie ściągniemy na sam koniec. Dobra. Czyli mamy jedną porażkę, jeden remis, miałam powiedzieć, jedną wygraną. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, gdzie właśnie testuję takie różne deki. Mam jeszcze 4 do testowania. Mam nadzieję, że pójdzie nam o wiele, wiele lepiej. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o łapce w górę, subie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki!